Dźwiękiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Od zachodu chce mnie dojść, tam mam nagrany arbat tam. Dzień z Bauerem zrobię broń, szat noc na czarno będę trwał. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Mogę skoczyć na południe, gdzie wiery słodny rzek. Każdą partię tam potrafię zmusić, by kochała mnie. Albo skoczę se na północ, tam gdzie każdy jest mój friend. Będę biegał po sekszopach, jeszcze lepiej niż sam Szwed. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Mogę Londyn, Madryt albo Cyp. Zatłumacza mi wystarczy polskiej wyborowej lit. Jedną tylko wschodnią stronę będę miał niczym sam. Bo tam, żeby się dogadać, trzeba zniszczyć Litwy dwa. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie jest. Moja własna Europa pragnie dla mnie oddać się. Moja własna Europa już bez granic dla mnie. I witam wszystkich na naszych pozarządowych zajęciach Funkowe Przedszkole. Z tej strony Adam i będę tutaj z Wami dla Was przez najbliższe 3 godziny, które mam nadzieję zapewnią Wam sporo dobrych wspomnień i zabawy. Więc tak, przed nami 3 godziny, które będą podzielone na odpowiednie bloki tematyczne, czyli najpierw od 18 do 19 informacje dotyczące tego, co się wydarzyło, nowości, promowane zespoły oraz koncerty, a następnie od 19 do 20 zaginamy czasoprzestrzeń i udajemy się w lata 80-90 festiwalu w Jarocinie. Oczywiście słuchamy muzyki z tamtego okresu oraz wspominamy różne historie mocno związane z tym wydarzeniem. Dzisiaj głównie będziemy mówić o wspomnieniach, jak to Kat tam grał oraz śmierć kliniczna, ale nie tylko. No i ostatnia godzina od 20 do 21 poświęcona całkowicie dla Was, czyli piosenka na życzenie, podczas której możecie proponować swoje utwory, a przy okazji będziemy też prowadzić niezobowiązujące rozmowy. Kto wie, ostatnio rozmawialiśmy, dość ciekawy temat został poruszony, niekonwencjonalnych używek, więc może dzisiaj uda nam się kontynuować tą rozmowę. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie ja jeszcze raz witam każdą słuchaczkę i każdego słuchacza. Przypominam, że również możecie się przywitać i kontynuować rozmowę na czas cały trwania audycji dzisiejszej poprzez panel pozdrowień, który to znajdziecie na stronie www.radiounderground.org.
A my nasze dzisiejsze nadawanie rozpoczęliśmy od utworu Moja Europa, który to znajdziecie na pewnej specyficznej kasecie Defektu Mózgu. Ukazała się ona w 96 roku. Specyficzna, bo była dość ciekawa okładka, a poza tym wyglądała jak kaseta Disco Polo tak naprawdę, a nie Defektu Mózgu. No ale mam ją w swojej kolekcji, znajduje się na niej parę ciekawych kawałków. Ale teraz cofnijmy się wstecz. Rok wstecz, czyli 95 rok, wtedy to Defekt wypuścił kasetę Przemoc. Też taką dość specyficzną, dziwną okładką, ale bardzo ciekawy album, więc posłuchajmy coś z tego. Utwór Posłuszeństwo, ja za chwilę oczywiście wracam, a wkrótce też zaczniemy nasz serwis informacyjny i za chwilkę też zobaczę, co tam napisaliście na panelu pozdrowień, więc macie jeszcze parę sekund na to, żeby wysłać swoje przywitanie, jeżeli oczywiście chcecie. A teraz Defekt Mózgu, Posłuszeństwo, a ja jeszcze raz witam wszystkich, którym już o tak wczesnej porze udało się dotrzeć do nas. Cieszę się i mam nadzieję, że będziecie z nami przez najbliższe 3 godziny. Dzisiejsza audycja też będzie nagrywana, więc dwie pierwsze godziny będą do odsłuchania na YouTube. Przy okazji pozdrowienia dla tych, którzy odsłuchują to właśnie z tego portalu. I też dziękuję Kubie za to, że właśnie nagrywa tę audycję. Wielkie dzięki za to wsparcie. No i tyle, jedziemy. Defekt Mózgu, Posłuszeństwo. Defekt, Posłuszeństwo oddala się już. No i panel pozdrowień, dzisiaj bogato dość. Pierwsza krala napisała siema, aha, czyli dzisiaj się nie ukrywasz jednak. No dobrze, to będę
bardzo takim porządnym i ułożonym chłopakiem w tej chwili. A może nie. I jeszcze tutaj Kasia napisała: witam serdecznie wszystkich obecnych oraz prowadzącego. Damian napisał: witam. Roten85: witam wszystkich panów, punów. Jejku, panów, panów panków. Kuba: witam serdecznie prowadzącego i słuchaczy. Parasol napisał: siemano. Old Punk pisze: cześć, panki. I Paweł PBW: jakbyś mógł w informacjach dodać info dotyczące Pomorskiej Biblioteki Wolnościowej, czyli najbliższy dyżur biblioteka będzie miała w najbliższy wtorek, czyli 27 stycznia od 18 do 19. A właśnie, bo chyba... wybaczcie. Chyba kiedyś pisaliśmy na profilu u nas na Facebooku właśnie, że jest otwarta Pomorska Biblioteka Wolnościowa. Tak więc najbliższy czas, kiedy jest dostępna, to jest najbliższy wtorek, 27 stycznia od 18 do 19. Nie ma problemu. No i jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Zaczynamy nasz serwis informacyjny. Nie będzie sporo tych wieści, ale zawsze jakieś są. Później informacje o koncertach i tak dalej. Potoczymy naszą audycję. Promowane zespoły. Zresztą chyba już mniej więcej wiecie, jaki jest układ audycji. No to co? Jedziemy. Informacji z kraju jako takich nie będzie. Będzie tylko jedna wiadomość dotycząca zagranicy, mianowicie Turcji. Dość egzotycznie, ale warto powiedzieć to, o czym się tam ostatnio, co się ostatnio tam wyrabia. Czyli przez ostatnie lata Turcja wprowadziła szereg przepisów cenzorskich, co spotkało się z krytyką całego świata. Władze tureckie chcą zakazać udostępniania nielegalnych treści w internecie. Obecnie podejmuje się próby celem kryminalizacji nie tylko publikowania treści zabronionych, ale również ich udostępniania, na przykład na portalach społecznościowych. I dyrektoriat telekomunikacji ma mieć moc usuwania udostępnionej treści i kontrolować internet w całym kraju, w Turcji. Osoby udostępniające treści, które na przykład rządowi się nie spodobają, mają za to płacić kary pieniężne. W Turcji generalnie jest to jeszcze tak ciekawie, że nie definiuje się, czym jest ta treść nielegalna. Tak więc no, jednak odnosi się to głównie do przecieków na temat korupcji wśród polityków oraz kontaktów z Al-Kaidą. Ale wiemy dobrze, podobnie to polega na tym, co jest terroryzmem, prawda? Czyli wszystko to, co jest no niewygodne dla władzy. No, za publikowanie nielegalnych treści już zamknięto w Turcji około 100 tysięcy stron internetowych, tak więc nieźle. I tyle, jeżeli chodzi o informacje z zagranicy. Pewnie już zauważyliście wiadomość na naszym profilu radiowym, facebookowym, że jest potrzebna pomoc, taka dość nietypowa, bo jest potrzebna krew dla dziecka chorego na białaczkę. Grupa krwi BRH- to jest dość rzadka grupa krwi, sprawa jest dość pilna, tak więc jeżeli ktoś ma taką grupę krwi, to poszczegóły kontaktujcie się z nami poprzez Facebooka, dostaniecie namiary co i jak dalej. Generalnie to polega na tym, że idziecie do najbliższej stacji krwiodawstwa i tam możecie oddać krew, przy okazji dostać parę słodkości, no i też pomóc naprawdę. Sam przechodziłem coś takiego, akurat to nie jest moja grupa krwi, też obecnie przybyłam za granicą, więc podejrzewam, że byłby to mega problem, ale jeżeli wy jesteście w kraju, to naprawdę, no nie wahajcie się, nie jest to aż takie straszne, nie lubię tego, ale generalnie, jeżeli tutaj chodzi o grę pomoc, to myślę, że warto. Tak więc BRH minus, no zastanówcie się. I tyle, i gramy dalej, przekażcie też swoją informację dalej, jeżeli możecie. Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy właśnie na Facebooku to tam rozpowszechniają. Dobrze, to dwa utwory teraz będą. Dwa utwory grupy Moskwa. To jak tak mówiliśmy o cenzurze, to Moskwa w roku 85 zagrała dość ciekawy, krótki kawałek dla cenzury. Specjalnie nazywa się on La 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 dla cenzury, a potem usłyszycie Moskwy utwór Nie mam, nie wiem co mam robić. Tak więc zostawiam was z tym zespołem teraz. Dla cenzury La 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 La. Oh,
się doszło. Ślepy, bez pamięci, bez rozumu, oszukany, zwariowany, tyle razy pokonany. Umysłowa prostytucja, niecodzienna konstytucja, stagnacja. Problemy sam, rozłam, rozłam, problemy sam, rozłam, rozłam, problemy. Rozłam, rozłam, problemy sam, rozłam, rozłam. Nie wiem co mam robić, bo to zawsze gorszy zło. Oszukany, zwariowany, tyle razy pokonany. Umysłowa prostytucja, niecodzienna konstytucja. Problemy sam, rozłam, rozłam, problemy sam, rozłam, rozłam, problemy sam, rozłam, rozłam, problemy sam, rozłam, rozłam. I to grupa Moskwa na początku z roku 85, kiedy to zagrali świetny kawałek dla cenzury. I już. Dobra, panel pozdrowień, świetny wpis od Saigona, tutaj mamy, że punk to nie PKS, z tego się nie wysiada. Pozdrawiam Saigon z Łodzi Punka lat 90. Miło mi. No i mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił u nas na audycji. Ale dobre porównanie do tego PKS-u. Chociaż już się trochę rozwala, ale to już taki jest. PRL-owski PKS. Dobra. Dalej. Najbliższe koncerty i wydarzenia teraz, czyli gdzie warto ruszyć swój tyłek w najbliższych dniach. A jest w czym wybierać, powiem wam. Nie dość, że niedawno było też sporo koncertów, to się szykuje i tak dużo więcej fajnych rzeczy. No spójrzmy. 30 stycznia też wiele koncertów w Polsce. W Opolu zagra Fate, Tatanka i Gangbang. W Łodzi Moskwa, a w Kamiennej Górze odbędzie się dość ciekawy koncert charytatywny, na którym zagrają Regres, Guantanamo Party Program, Antyklerykał, Cierpki, Moszna i Gaga Zielone Żabki. Wjazd to 15 zł. Cała kasa z tego wydarzenia będzie przekazana na rzecz chorego Lucjanka z Lubawki. Na miejscu pojawią się też dodatkowo anarchistyczny infopunkt oraz otwarte klatki oraz punk distro, tak więc można sobie będzie kupić płyty czy też inne różne koszulki. Przypominam, ten koncert charytatywny odbędzie się 30 stycznia w Kamiennej Górze. 7 luty, też mnóstwo koncertów we Wrocławiu, aż dwa w tym dniu będą. Bunkier, grupa podwyższonego ryzyka, prokuratura, to odbędzie się w klubie Weekend i też jeszcze we Wrocławiu, gdzie indziej, ADHD Syndrom i WSK Punk. 7 lutego w Poznaniu, w Starym Kinu Kulturka, Zgon i Crunch, w Toruniu Seksbomba, TZN Ksenna i Przeciw. A jeszcze w Chojnowie będzie Polish Fiction, zespół nowo promowany przez nas, będziemy dzisiaj o nich mówić. Poza tym z nimi zagrają Dobra Dobra, Ostatni Krzyk Mody oraz Stan S, chyba Stan Spoczynku. I to wszystko przypominam, Chojnów 7 lutego. 14 luty w Kocku w województwie lubelskim, punkowe walentynki i tak, 14 lutego zagrają tam Przeciw, Full Old School Baby i Psycho Squad. Koncert, co ciekawe, odbędzie się całkowicie za darmo. Podejrzewam, że dla tych samotnych również. Więc 14 luty Kock. I jeszcze tak spójrzmy może, 21 lutego w Kielcach w klubie WUR zagrają Moskwa, The Trap i Londyn 70. No i nie zapomnijcie również o festiwalach. 7 marca w Krakowie Punk Fest w klubie Kwadrat, na którym zagrają Sedes, Seksbomba, Bunkier, Profanacja, Karcer, Psy Wojny, TZN Ksenna, Debil, Moskwa, Uliczny Opryszek. I jak patrzę na ten festiwal, to mi się przypominają bardzo dość stare lata, kiedy właśnie takie świetne kapele grały, więc na pewno impreza będzie nieziemska. I jeszcze, tak zerkam, no na dalsze daty już wam nie będę mówił, ale gdzieś tu jeszcze coś miałem. Aha, właśnie, no tak, uciekło mi.
Właśnie, trasa Exploited. Nie zapominajcie, w kwietniu Exploited zagra w trzech miastach. 6 kwietnia w Krakowie, 17 kwietnia we Wrocławiu i 18 kwietnia Gdynia. No i teraz rzućmy okiem na zagraniczne koncerty. Tutaj niewiele się zmieniło w sumie, jeżeli chodzi o Londyn. 7 lutego, uliczny opryszek Fate, Chapa, Radioactive Rats i też jeszcze może ktoś za 10 funtów w klubie T-Chances. Ja gościnnie tam wystąpię z ulicznym opryszkiem, już się o tym mówiłem, chwaliłem, ale warto też wspomnieć, że można mnie tam znaleźć, jakby ktoś był przejazdem. 7 luty, Londyn. Myślę, że też ciekawa impreza, więc polecam. I 21 lutego odbędzie się w Londynie na Victorii Antifa Benefit Punker wydarzenie, więc też warto mieć na to oko. I co? I jeszcze będzie festiwal zimowy punkowy 26 lutego w Londynie, też w Boston Arms. Myślę, że się wybiorę na to. Zagrają tam Angelic Upstarts, Peter and the Test Tube Babies, The Varukers, Oi Polloi, Antisystem i też naprawdę wiele, wiele innych kapel, jak na przykład Subhumans, Citizen Fish. Wiele zespołów. Oczywiście zagraniczny, ale warto. 26 luty, festiwal zimowy, punkowy w Londynie. I to chyba tyle. Tak patrząc, oczywiście też możecie zerknąć do nas na stronie. Na stronie jest tam wypisane po prawej części strony, macie koncerty, te ważniejsze, rozpisane. Staram się to co tydzień aktualizować, a po lewej na dole macie plakaty. Więc myślę, że nie ma co narzekać na to, że się nic nie dzieje, bo się dzieje dość wiele. To teraz może posłuchajmy sobie coś zagranicznego. Oczywiście lata 80. Tu się nic nie zmienia. Właściwie to demo, rok 81. I w Anglii istniał sobie bardzo fajny zespół, który nazywa się No Choice. I właśnie utwór Help dla Was. Shoulder guns, so
nie jestem pewien, czy No Choice jeszcze gra, czy nie. Nie wiem. W każdym razie to było No Choice z Wielkiej Brytanii, utwór Help z dema z roku 81, co zapewne było słychać. Dominika tu napisała, że jest ciekawa, czy jakikolwiek punk jest w stanie powiedzieć, dlaczego się nosi kłódkę na szyi z łańcuchem. Myślę, że nie ma dlaczego, po prostu nosisz, bo chcesz, lubisz. Wiadomo, że Sid Vicious zapoczątkował, więc też niektórzy to pewnie naśladowali i tyle. Podejrzewam, że nie ma za tym większej filozofii. Tak jak ze wszystkich. Old Punk napisał, że bardzo fajny kawałek, czuć starego punka. Nie wiem, czemu mi się to skojarzyło jakoś dziwnie. Może dlatego, że już trochę niektórzy z nas mają już pewne lata. Jak tak powiedziałeś, że czuć starego punka, to tak mi się skojarzyło z Domem Starców. W sumie to było dość ciekawe. Przeżycie, punkowy Dom Starców. Może, pewnie kiedyś tak będzie. Póki co jeszcze nie. Jeszcze nie jest tak źle, wydaje mi się. No ale faktycznie, te pogłosy i to wszystko tak sprawia, że jest dość specyficzny klimat w tamtych nagraniach, który mi się bardzo, bardzo podoba. Karol Skojnowa napisał pozdrowienia dla Polish Fiction i dla prowadzącego. Dzięki wielkie. Kapele promowane już wkrótce. Póki co jeszcze powiem, przypomnę wam o tym, że są też inne audycje w naszym Radiu Underground. W ten wtorek w Cztery Strony Punka, audycja TZZ Punka, który to właśnie przedstawia punk rock dookoła świata generalnie. Bardzo fajne, różne style muzyczne, ale wszystko cały czas oczywiście poruszane w punk rockowej strukturze. Więc w Cztery Strony Punka co drugi tydzień. We wtorki od 19 do 21, chyba teraz wypada właśnie, że TZN Punk będzie prowadził. Poza tym Offroad w czwartek od 20 do 21 i Punk Zone w piątkę od 20 do 21, jeżeli są, to są. No i moja audycja też. A teraz posłuchajcie grupy Latające Odchody spod Wrocławia z utworem Ble. Gadajcie, gdzie wódka jest, bo będzie bardzo źle i zdenerwuję się i zabiję cię. Gadajcie, gdzie wódka jest, bo będzie bardzo źle i zdenerwuję się i zabiję cię. Gadajcie, gdzie wódka jest, bo będzie bardzo źle i zdenerwuję się i zabiję cię. Latające Odchody z Wrocławia z utworem Ble z kasety Patrz. Panel pozdrowień Old Punk napisał, bo wielu z nas ma siwe włosy, a niektórym powychodziły. No nie mówi się siwe, tylko że takie farbowane na srebrny kolor, prawda? No, nie niszcz tutaj opinii. A siwe poza tym chyba łatwiej farbować, więc nie, no, są plusy. Zależy jeszcze jak te włosy wyjdą. Jak tak po bokach, to spoko. Zostanie tylko po środku irokes. Co tak widocznie chyba to u mnie do tego zmierza pomału, bo coś tu się delikatnie zaczyna, ale a może tylko mi się tak wydaje. Dobra, gramy dalej. Promowane zespoły teraz. Pora na promowane zespoły. Dzisiaj aż dwie kapele. O pierwszej dość krótko, bo już kiedyś o nich wspominaliśmy w sumie, ale teraz nagrali bardzo fajny utwór i też nagrali świetny teledysk, który no, polecam do obejrzenia. Nazywa się Chodź.
ale parę słów o nich. Nazywają się Sekcja Rapu. Oczywiście możecie znaleźć linki u nas na stronie. Po prawej stronie macie promowane kapele, czy też w zakładce promowane kapele, więc można sobie do nich dotrzeć bez problemu. I tak, Sekcja Rapu, na który to składa się Andrzej Drewniak, instrumenty perkusyjne, Ireneusz Kukiełka, gitara basowa, Łukasz Grzęź, Liskowski, gitara elektryczna, Andrzej Dziamba, wokal i Dariusz Domański, trąbka. I to jest naprawdę taka wybuchowa mieszanka zarówno tych stylów muzycznych, gatunków muzycznych, których wspólnym ogniwem jest mimo wszystko u nich rap. Ale nie wykrzywiajmy się tak od razu. Projekt jest w 100% autorski, niezależny, zagrany na żywych instrumentach, czyli perkusja, gitara basowa, elektryczna oraz trąbka plus DJ. Polecam Wam zapoznać się z ich twórczością, dodatkowo z ich płytą, którą można kupić naprawdę tanio, bo za 4,65, więc taniej niż browar chyba. Czteropak browara w Tesco, podejrzewam. 4,65 za płytę. No i też można sobie ich pobrać bezpośrednio z internetu za darmo, więc fajnie. Wspieramy ich też dlatego. A poza tym fajnie też brzmią. Sekcja Rapu. Posłuchajmy ich najnowszej twórczości. Utwór zatytułowany Chodź i bardzo polecam Wam teledysk do tego nagrania. Posłuchajcie. Kiedy dali mi wolę i kredyt od religii do wiedzy. Uczyli bądź potem wojen i biedy. Wgrali mi swoje potrzeby, żeby mi krzycie chciał przeżyć. Kazali czytać gazety, wtedy oglądać te. Obmawiali mi tak podnięty, bez przerwy bym popadł w letarg. Ja mówię, nie ma co czekać. Czeka nie stanie w miejscu, choć ludzie wolą narzekać. Zlekać na stałe przejściu, droga ku szczęściu. Stoi przede mną, ktoś wokół pełno przeszkód. One dają mi pewność, biorę swoją należność. Ty włożę coś, spoglądać w przeszłość i dojrzeć. To widzę, świata zło, jego piękno. Tak się słyszę nadal głos, którego sens. To stać się osobą tą, którą miałem być od zawsze. Chodź ze mną pod prąd, zanim wszystko zgaśnie. Chodź ze mną, bo przeszkadzamy im trochę. Zanim staniemy się problem, pogramy z nimi na zwłokę. Chodź ze mną, jeśli masz na to ochotę. Wyszyć życia pełnią, a nie tym, co będzie potem. Chodź ze mną, bo przeszkadzamy im trochę. Zanim staniemy się problem, pogramy z nimi na zwłokę. Chodź ze mną, jeśli masz na to ochotę, wyszyć życia pełnią. Chcielibym robił jak robot, tak samo tronąc jak co dzień. Chcielibym gonił za modą, za znaną przodą jak złodziej. Wykradał czego nie godzien, jestem w stanie ręczę. Wyznawał grzechy przed Bogiem, będę, a nie przed księdzem. Myśli to słowa, słowa w czyny zamieniam. Ja robię co kocham, z oba spełniam marzenia. Mam tu misję do spełnienia, a natchnienia mi nie brak. Świat mi widzę i doceniam, wkładam rym. Poezja, rapu dziś nie chcą w mediach, bo do myślenia zmusza. Masz pusty fet, potencjał, chodź ze mną, ruszaj. A moje uczucia nie są na sprzedaż. Zbiorę swój udział, lec za to co trzeba. Z nieba mi nic nie spadło, wiedza poszerzać ją warto. Zbieram siły wciąż walcząc, nie dam by zmieniał mą wartość. Przeżycie z pasją, idę odbiciem gwiazdo. Nie wierzę w banknot, a świecą prawdą. Myślę, że jest to bardzo ciekawy projekt. Sekcja Rapu, jeżeli się komuś podał ten utwór, to warto się nimi zainteresować. I przy okazji, i wyleciało mi to z głowy, co miałem powiedzieć. Aha, i bardzo dobre teksty, jeżeli się wsłuchiwaliście. Ostatnio z Kralą rozmawiałem na temat niektórych tekstów popularnych, że tak powiem, chyba bardzo popularnych na YouTubie. Głupich utworów, czy też kapel, które to wykonują, chociaż ciężko to nazwać kapelą. Różne teksty, nawet chyba nie będę tutaj przytaczał, ale to, jakie teksty są w niektórych utworach, takich popowo, ciężko nawet scharakteryzować jakich,
są nie do ogarnięcia. Już nie pamiętam utwór, ten pralka, coś o pralce, krala pomóż. No nic, może wrócimy do tego tematu w naszych rozważaniach późniejszych piosence na życzenie. Będziemy sobie rozmawiać o beznadziejnych utworach, jakie można spotkać w sieci. Ale to może kiedy indziej. Albo dzisiaj, zobaczymy. Panel pozdrowień, Doro napisał, siemka, podchodzi pod reggae. Właśnie taka mieszanka wybuchowa ta sekcja rapu. Różne style muzyczne tam można usłyszeć. Meciopunk pozdrawiamy bardzo, bo słucha od teraz, tak przynajmniej napisał. Dobrze, kolejny zespół, troszkę więcej czasu mu poświęcimy. Myślę, że na niego też parę osób już w tej chwili czeka. Polish Fiction. I zanim zaczniemy coś o nich mówić, to posłuchajmy pierwszego ich utworu, No Future. Czarna skóra, inne czasy, biała skóra, wasze czas, nasza skóra, nasze czas. Twoja skóra, wolny czas, ciągły problem, nic nie zmienia. Krzyk mój zawsze tu po nas, krzyża pustka i niepewność, to zostaje tylko w łbie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Czarna skóra, inne czasy, biała skóra, wasze czas, nasza skóra, nasze czas, twoja skóra, wolny czas, ciągły problem, nic nie zmienia, jak krzyk mój zawsze tu powraz, krzyża boska i niepewność, to zostaje tylko we łbie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Na milczenie stracisz życie. Adaś tu napisał, że dobra dawka dobrej muzy i wita, tak więc witam i ciebie również u nas. No właśnie, Polish Fiction, zespół, o którym w ogóle nie słyszałem, a jednak jest dość interesujący i warto na nich też zwrócić uwagę. I niedawno się do nas zgłosili w kwestii promocji, jako takiej, prawda, ale oczywiście przedstawimy ich. Może mniej więcej przekażę wam to, co oni mi powiedzieli, że są kapelą z miasta Chojnów. Zespół istnieje od marca 2003 roku i założył go Michał Świerczek, czyli Świerku, konsultując to z kilkoma kumplami. Zespół grał w składzie Świerku wokal, Rudy gitara prowadząca, Kuby gitara basowa i Fazi na garach. I w ten sposób zaczął grać w piwnicy Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie, w którym grają do dziś. Gdy Faziemu znudziło się granie, musieli znaleźć innego perkusistę. No, okazało się, że to wtedy problem, bo w tym mieście trudno było znaleźć perkusistę, ale pewnego letniego, upalnego dnia pośród szumiącej trzciny stawu w Świerku poznali obecnego perkusistę zespołu, czyli Sienia. Sieniu po prostu przyszedł, usiadł i zaczął grać i łupie do dziś, tak przynajmniej mówią. Do współpracy zaprosili też Darka, który jest dobry, bo grał już w pięciu kapelach, jednak grał jak dla nich za dobrze i odszedł. No nieraz tak właśnie bywa. Dalej szukali drugiego gitarzysty, pojawił się Gostek z Legnicy, który odszedł, a nawet zniknął w dziwnych okolicznościach. No nie pytałem chłopaków, co się z nim stało, aczkolwiek bardzo mnie nurtuje to pytanie, ale boję się pytać, bo też mogę zniknąć nagle w dziwnych okolicznościach, więc sobie na razie dam spokój. W każdym razie wersja jest taka, że pojechał na ferie i nie wrócił. No gdyby to były czasy PRL-u, to jeszcze bym stwierdził, że uciekł za granicę, ale teraz nie wiem. Teraz co może być modne? UFO? Nie mam pojęcia.
każdym razie dalej piszą, że basista namawiał kumpla z Legnicy Pawła Kusia do przystąpienia do zespołu. Paweł miał pewne predyspozycje głosowe, ale był weteranem własnej epoki i muzyka go przerosła. Miał problemy z używkami i kobietami. I tak po Kisiu zostały tylko wspomnienia. Po tym wszystkim zespół zasiliło dwóch gitarzystów, Balti i Zbyszek. Minęło trochę czasu i Zbyszek, czyli Santana, odszedł, bo oświeciły go promienie słońca. Za to na szczęście dla nich odzyskali Darka. Do zespołu też doszła siostra Sienia, Goka, która zażyna na klawiszach i nawija na wokalu, co zresztą usłyszycie w kolejnych utworach. Po pewnym czasie dołączyła do nich też Ania, wokalistka, jednocześnie była dziewczyna Sienia, tak więc zaczyna się robić rodzinnie i przyjacielsko, a ja w tym momencie zacząłem gubić już wątek. Zespół miał wiele nazw, od The Menels i Menelika, po ostateczną nazwę, jaka funkcjonuje dzisiaj, czyli Polish Fiction. W 2010 roku nagrali płytkę Początek, i na którym zostały zarejestrowane wybrane utwory z każdego okresu w działalności zespołu. My sobie jeszcze do tej płyty wrócimy za chwilkę. W każdym razie zawiesili też nawet na moment działalność, ale wrócili w nowym okrojonym składzie, czyli Darek Czarniecki, wokal i gitara, Mateusz Sieniak, perkusja i wokal, Bati, czyli Łukasz Małota, bas i wokal. W 2015 roku pracują nad nagraniem nowej płyty. Klimat muzyczny, jak mówią, nieco się zaostrzył, co bardzo mnie cieszy. Mówią, że będzie mocna muzyka, prosty przekaz, w tekstach nie biorą jeńców. No, trzymamy za słowo i czekamy na waszą twórczość. Mają też na swoim koncercie naprawdę dużo koncertów. Występowali z takimi kapelami jak Parbenlerez, Maza, Leniwiec i tak dalej, więc no, scena nie jest im obca. Posłuchajmy dwóch utworów od nich. Polish Fiction i dwa utwory Strzelaj, a następnie Coś o wojnie. Znowu zawinił człowiek, znowu podpalił ląd i siedział.
starczy, jestem dorosły, będę niedaleko raju. Nic już nie słychać poza gwizdem w uszach, taki tutaj spokój. Złe fajerwerki podgrzewają krew obu stron. Cztery pancerni ci zazdroszczą, z radości szarych pies dolewa, jakie drzewo leczy. Podszynie się o największy wodząc, pytaj kto to? Pojadę gdzieś daleko, jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno będę bronił swego kraju. Będę bronił ludzi obcych, a moje marcie jest. Na wyobraźnię, jakim cudem trzyma mnie przy życiu. Wstań, mówią głosy, wstań i walcz, mówią do mnie walczniki i proszę o łaskę, która z nieba płynie. Pamięć nie minie z biegiem lat. Jestem jeszcze bardzo młody i umierać nie gotowy. Jestem jedną nogą w raju. Mamo, jadę gdzieś daleko, jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno będę bronił swego kraju. Będę bronił ludzi obcych. Mamo, nie martw się, jestem dorosły, będę niedaleko raju. Mamo, jadę gdzieś daleko, jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno będę bronił swego kraju. Jestem jeszcze bardzo młody i umierać nie gotowy. Zespół Polish Fiction. Ten utwór Coś o wojnie naprawdę, przynajmniej na mnie, zrobił niezłe wrażenie. No to dalej. Przypominam, że zespół nagrał w 2010 roku płytę Początek I. No i trafiłem na taką dość ciekawą recenzję, z którą się też po części zgadzam, więc chciałbym ją przytoczyć, bo też jest dość fajnie napisana, że płyta Chojnowskiego z zespołu Polish Fiction Początek I zawiera kawałki z całej historii działalności zespołu. Utwory się są umieszczone właściwie w kolejności chronologicznej. Co ciekawe, odzwierciedla zmiany w zespole i jego rozwój. Tak więc mamy tutaj punk, reggae, nową falę, a momentami hard rock, czyli taka mieszanka w sumie totalna. Pierwsze kawałki to czasy przypominające niektórym młodość. Prawdziwy punk garażowy to zaleta, jak i zarówno w pewnym sensie zarzut, gdzieś w dzisiejszych czasach publikowanie nagrań takich nagranych, no to jest dość odważnym krokiem, ale fajnym. Tak więc paradoksalnie te kawałki słucha się całkiem przyjemnie. Ogólnie tutaj osoba, która recenzowała, napisała, że ten etap określa jako połączenie debil, dezertera i proletariatu, co myślę, że tak do końca się z tym nie zgadzam, ale na pewno jakieś tam pierwiastki z tych zespołów są. No ciężko, żeby ich nie było. Później napisał, że mamy przyjemność posłuchać rockowo-folkowo-punkowych popisów i trafiają się tutaj różne też utwory, pojawiają się różne instrumenty, klawisze też między innymi. I na koniec mówi, że dwa nagrania bonusowe, utwór Coś o wojnie wpada najmocniej w głowę. Bardzo dobry tekst, dobra muzyka, ciekawie zaśpiewane i z tym się zagradzam w 100%.
Kontakt z zespołem Polish Fiction, jakby ktoś chciał ich zaprosić na koncerty, są bardzo otwarci. Polish Fiction, oczywiście wszystko znajdziecie u nas na stronie, odnośnik, macie tam Facebooka i wszystko tam można znaleźć. Ale generalnie polishfiction.wix.com łamany przez punk, albo po prostu Facebooka Polish Fiction sobie wpiszcie i też znajdziecie. Grają koncert w Hojnowie. Hojnów 7 lutego będą właśnie grali Polish Fiction, Dobra Dobra, Ostatni Krzyk Mody i Stan Spoczynku, jak dobrze pamiętam. Więc posłuchajmy coś z wokalistką tutaj teraz. Dwa utwory już tak na zakończenie, bo już zbliżamy się do godziny 19, a od godziny 19, przypominam, będą nasze rozmowy o Jarocinie. Dzisiaj trochę gwiazdorsko, ale też i punkowo, i też metalowo będzie zespół wspomnienia od ludzi grających w zespole Katz, ale też i Śmierć Kliniczna, więc myślę, że będzie dość ciekawa porcja też w wymiarze historycznym, jak i takim, no, dla niektórych może nowości się, znaczy dla niektórych może to nowe rzeczy, prawda? Kompletnie nieznane, więc zobaczymy. A teraz, tak jak mówię, dwa utwory jeszcze Polish Fiction, Pióra, a następnie Życie. Są jeszcze ci rzeczy niepojęte, upojam na głowy płynem ścięte. Muzyka dobrej zabawy, huk, zwierzak nachalny ciśnie się do stóp. Kolorowe pióra miały na świecie plan, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie zdziwi się, gdy obudzi cię ktoś. Hej! Hej, hej! Rzeczy niepojęte, skwaszone miny rozciągnięte. Pamięć popada w nieskończoną toń, wtedy z otchłani wyłania się on. Kolorowe pióra miał i na świecie pchał, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie dziwisz się, gdy obudzi cię ktoś. Hej! Hej, hej! Hej, ha, ha! Kolorowe pióra miał i na świecie pchał, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie dziwisz się, gdy obudzi cię ktoś. Kolorowe pióra miał i na świecie pchał, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie dziwisz się, gdy obudzi cię ktoś. Zapomniany butelki początek, znów jakiś nieskończony wątek. Będziesz oczuł ten, kto jeszcze radę da. Walka o panie pióra ciągle trwa. I właściwie żaden tego finał, kto zaliczył zgon, ale nie zginął. Znysiał po sali nieprzytomny tłum, rozumieniami browce Buda i Rum. Kolorowe pióra miał i na świecie pchał, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie dziwisz się, gdy obudzi cię ktoś. Kolorowe pióra miał i na świecie pchał, kiedy kończył się film, każdy go miał. Imprezowa w gardle kość, nieproszony gość, nie dziwisz się, gdy obudzi cię ktoś. Hej! Hej, hej! Hej, hej!
Jeden się cieszy, drugi się wstydzi. Ciężko zrozumieć, co to za czasy, żeby kolega kolegami straszy. Żeby po północy po dworze bać uchodzić, bo wokół pewno ludzi, którzy mogą ci zaszkodzić. A dasz takiemu radę, to w sumie twój błąd. Obróć z kumplami i nie starczy ci rąk. Bieda na świecie, bieda na świecie, bieda w naszym kraju, bieda w naszym kraju. Żyjemy w nędzy, żyjemy w nędzy. A miało być jak grają, a miało być jak grają. Rząd za pieniądza, rząd za pieniądza. Napady i zdrady, napady i zdrady. Boże, to pomóż, bo nie daje rady. Bieda na świecie, bieda na świecie, bieda w naszym kraju, bieda w naszym kraju. Żyjemy w nędzy, żyjemy w nędzy. A miało być jak grają, a miało być jak grają. Rząd za pieniądza, rząd za pieniądza. Napady i zdrady, napady i zdrady. Boże, to pomóż, bo nie daje rady. Jeden się cieszy, drugi się wstydzi. Ciężko zrozumieć, co to za czasy, żeby kolega kolegami straszył. Żeby po północy po dworze bać uchodzić, bo wokół pewno ludzi, którzy mogą ci zaszkodzić. A dasz takiemu radę, to w sumie twój błąd. Obróć się z kumplami i nie starczy ci rąk. Bieda na świecie, bieda na świecie, bieda w naszym kraju, bieda w naszym kraju. Żyjemy w nędzy, żyjemy w nędzy. A miało być jak grają, a miało być jak grają. Rząd za pieniądza, rząd za pieniądza. Napady i zdrady, napady i zdrady. Boże, to pomóż, bo nie daje rady. Bieda na świecie, bieda na świecie, bieda w naszym kraju, bieda w naszym kraju. Żyjemy w nędzy, żyjemy w nędzy. A miało być jak grają, a miało być jak grają. Rząd za pieniądza, rząd za pieniądza. Napady i zdrady, napady i zdrady. Boże, to pomóż, bo nie daje rady. I to właśnie Polish Fiction, nowa promowana u nas kapela. Szkoda, że Inka dzisiaj chyba nie słucha. Ona lubi właśnie zespoły też z damskimi wokalami, wokalistkami, więc... ale może sobie odsłucha na YouTube, skoro audycja nagrywana, to czemu nie. Też Lenek się gdzieś zapodział, nie wiem, od dwóch audycji go tutaj nie widzę. Lenek, co się z tobą dzieje? No nic, przypominam Polish Fiction... Znajdziecie odnośnik oczywiście u nas na stronie do nich. Mecio napisał, że nawet niezły ten band. Adaś napisał, że dawka dobrej muzy i zaskakujesz mnie nowymi kapelami. No, te kapele same mnie też zaskakują, bo mi są nieznane, a tutaj nagle bands. Więc proszę, Polish Fiction. Tak, dokładnie. Wcześniej słuchaliśmy też zespołu promowanego, Sekcja Rapu. Też miejcie na nich uwagę. I tutaj Doro wcześniej napisał, że raga, chodzi o raga, że podchodzi ten zespół pod raga, czyli mieszanka rapu z reggae. Chodzi o kapelę Sekcja Rapu oczywiście. No nic, to te dwa bandy teraz poznaliście. Miras tutaj wita. Spoko, nie ma sprawy, Miras. Również witam. No i co? Godzina 19, idealnie praktycznie dzisiaj się wyrobiliśmy ze wszystkim, nieźle, więc zapraszam Was za chwilę na wspomnienia o Jarocinie, lata 80 głównie. I będzie dzisiaj gwiazdorsko. Na początek troszkę wspomnień Piotra Luczyka, gitarzysty zespołu Katz. Opiszę, jak to, jaką gwiazdą to ten zespół Katz. Powiem Wam, że nawet niezłe niektóre historie mają, więc Wam to przedstawię. Aczkolwiek z punk rockiem to tak niewiele ma wspólnego, ale warto. Warto tutaj pewne historie ich poruszyć. No a następnie Śmierć Kliniczna. Też będzie troszeczkę o nich dzisiaj. No i zobaczymy też, na ile czasu nam jeszcze wystarczy. Może jeszcze coś dalej poruszymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Godzina 19. Przed nami godzina na wspomnienia jarocińskie. A później, przypominam, od 20 do 21. Trzecia godzina jest w zupełności dla Was, czyli piosenka na życzenie. No to tak, żeby Was wprowadzić może w klimaty, niekoniecznie jeszcze katowskie, nie będę Was katował, póki co, bo te utwory też się niestety pojawią.
będzie magister z wyciętą przysadką mózgową. Też fajny zespół, który warto sobie powspominać. Aż dwa utwory, zanim zacznę się rozgadywać, bo potrafię, wiecie o tym dobrze. Więc posłuchajcie sobie. Magister z wyciętą przysadką mózgową. Utwór W ciszy, a później Pokolenie. No dobrze, to był zespół Magister z wyciętą przysadką mózgową za nami. Na szczęście widzę tutaj, że Lenek jest, napisał spokojnie, jestem, cześć. O, to dobrze, bo już tak się trochę obawiałem właśnie,
że coś tutaj nie tak, ale jest w porządku. No to spoko, zaczynamy nasze wspomnienia jarocińskie. Jak już mówiłem wcześniej, Piotr Luczyk, gitarzysta zespołu KAT, więc będzie troszkę metalowo i mrocznie na początku, ale powiem wam, że historie mają dość ciekawe. No poza tym, że gwiazdo żyli, prawda? No ale taki jest heavy metal show, więc no trzeba na to przymknąć oko, ale warto zwrócić uwagę, bo rzadko kiedy sobie tutaj rozmawiamy na antenie, jak to wyglądało właśnie od tej strony muzycznej. Zazwyczaj poruszamy jakieś przygody punkowe. A tu proszę, metalowo troszeczkę. I co ciekawe, Jarocin nie chciał Kata od początku jego istnienia, w sumie od początku istnienia Kata. Tak to śmiesznie wyszło. No bo wiadomo, Kat debiutował w roku 84. W Jarocinie po raz pierwszy się pojawili, ale już 3 lata od roku 81 starali się tam dostać. Wysyłali kasety i nigdy im się to nie udawało. Zawsze przychodziła odmowna depesza, że nie chcą ich. A w 84 roku również się nie dostali i pojechali na własny koszt na przesłuchania do Domu Kultury w Jarocinie. I tam komisja złożona z Waltera Chełstowskiego i kilku innych osób przesłuchiwała zespoły, a na sali byli muzycy, którzy mieli występować. No i Kat zagrał wtedy jeden utwór i nagle wszyscy wstali i zaczęli bić brawo. Zagrali drugi, Walter poprosił, żeby grali jeszcze jeden i powiedział publiczności, żeby się temu przysłuchała. I powiedział, że potem, że są zakwalifikowani do udziału w konkursie na dużej scenie. I tak w roku 84 duża scena należała do właśnie zespołu Kat. I właśnie, to było dość ciekawe, to dlaczego ich nie chciano, dlaczego ciągle odmawiano. No przecież Kat już był troszeczkę znany, grali na wielu innych festiwalach i wszystko było ok, a w Jarocinie był wielki problem. I dlatego tak zdecydowali się pojechać w ciemno na te przesłuchania. Poza tym zawsze jak wysyłali te kasety, no to nie było tak, że tam zawsze depeszy przechodziły. Też zazwyczaj były w radiu ogłaszane, kto się dostał. Mówiono też, że ci, którzy uważają, że powinni się jeszcze pokazać na żywca, powinni się pojawić na przesłuchaniach przed koncertem. Właśnie, ale dlaczego odrzucano ich? Wielkie pretensje mieli do Waltera Chełstowskiego i rozmawiali z nim po koncercie, na co on powiedział, że nie wierzył, żeby tak młody zespół tak grał. Myślał, że to po prostu jest jakaś bójda albo kapela podłożyła inne nagrania i próbuje się dostać na festiwal. Tak więc był z nimi kompletnie szczery i powiedział, co myśli. No nic, ale oczywiście nie od początku Kat był wielką gwiazdą. To były czasy, gdy jeszcze zespoły jeździły na koncerty przeważnie pociągami. Tak więc oni też w tym 84 roku dotoczyli się pociągiem. Poszli do Domu Kultury, tam zostali zakwaterowani w jakiejś szkole, gdzie nawet nocowali z innymi muzykami. Wiadomo, materacy na ziemi, krany zamiast pryszniców, no ale wtedy to mało kogo tak naprawdę to interesowało. Zresztą do dzisiaj kto chce się zająć poważnie muzyką, nie powinien zwracać uwagę na warunki, tylko wziąć się za granie. Bo jeżeli podstawową sprawą dla muzyka będzie hotel, zanim cokolwiek dobrego nagra, no to powodzenia. No nic, w każdym razie no byli tam przesłuchiwani, wiadomo, wszystko trwało ze 2 dni. Pierwszy dzień to było przesłuchanie, potem dzień przerwy, koncert, a następnego dnia werdykt i oczywiście Kat gra na dużej scenie w finale. Tak to wyglądało. Na tak dużej imprezie jeszcze nigdy nie grali, mówią. Wtedy w Jarocinie było kilkanaście tysięcy ludzi. Szacuje się, że może nawet 20 tysięcy ludzi było w 84 roku. Wszystko było dla nich nowe, wiadomo. Trzeba było się obeznać ze sprzętem. No ale koncerty nie stanowiły dla nich problemu. Zawsze byli dobrze przyjmowani przez publikę. Może po prostu to, że grają i lubią grać, więc nie grają też czegoś, co jest obecnie modne, mówią. Bardzo tego unikali. Za co też plus im się należał. Co ciekawe, na tym koncercie później powstała taka tradycja, że na późniejszych koncertach, no tak, w końcu to przecież bardzo mocno czarny zespół metalowy, w każdym razie powstała taka tradycja, że na koncertach późniejszych korzystali na scenie z trumny, na której stały świece. No i wspominają, że rok później, czyli 85 na Jarocinie, była taka właśnie sytuacja, kiedy publika brała te trumny ze sceny,
tak jak ludzie rzucają się w publiczność i są przenoszeni, to wtedy ta trumna sobie objechała tą 20-tysięczną widownię tam i z powrotem, aż w końcu wróciła na scenę. Tak więc oni w tym czasie grali dość długie solówki, wiadomo, heavy metal, temacik, który cały czas się powtarza, no ale na pewno to było dość piorunujące wrażenie, o czym będziemy też jeszcze rozmawiać, o tym, jak to wszystko było przyjmowane przez ówczesnych dziennikarzy, przecież w Polsce taki zespół, no i takie poglądy, to też było dość ortodoksyjne. Ale do tego wrócimy. Posłuchajmy może. Mam tutaj koncert Kata, ale nie będę was gnębił nagraniami z lat 80. Dzisiaj do naszych wspomnień o Kacie posłużę się ścieżką, która była nagrywana na ostatnim Jarocinie Kat z roku 94. Tak chwilkę posłuchajmy, bo wiadomo, tylko tak dla klimatu. Tak, moi drodzy, Kat, utwór Bastard, Hamulec napisał, że sieka, Kat, ble, ale mają ciekawe historie, o których sobie za chwilkę też powiemy, parę, no faktycznie, zawsze mnie to tak zastanawiało, że taki metal niby brutalny, agresywny i tak dalej, a to wszystko tak naprawdę w większości przypadków, no to jest show, o czym też sobie dzisiaj powiemy, show i takie, no nie powiem pozerstwo, ale... ale czasem nieraz tak bywa. Doro napisał, bo Kat to Satan, dlatego. Lenek napisał, 84. podobno najlepszy Jarocin. No też się spotkałem z taką opinią, aczkolwiek ciężko mi się do tego odnieść osobiście. Dobrze, właśnie. Poruszmy temat teraz trochę punkowców, bo widzę, że tutaj są postawy do Kata niezbyt, wiadomo, pozytywne. I padło też pytanie do nich, czy ze strony punkowców nie było żadnych problemów, bo wiadomo jak to bywało, że punki czasami wkraczali na koncerty metalowe grupom, no i robili niezły dym, ale czasami też i było odwrotnie, że metalowcy wpadali na punkowe koncerty, rzadko, ale były takie sytuacje. No ale chłopaki z Kata mówią, że nie było z tym problemów, może dlatego, że za duża część publiki przychodziła do nich i nie było sensu się na nich rzucać, ani tego rozbijać, no bo to stwarzało możliwość dostania popysku, co tu dużo mówić. W każdym razie w 1984 roku to była złota ósemka właśnie, między innymi Kat, Moskwa, Siekiera. Z Siekierą grał jeszcze Budzyński i później przeszedł do armii i to był bardzo widowiskowy zespół, zwracający na siebie uwagę i preferowany bardzo przez Waltera Helstowskiego. No i Kata też to interesowało. Interesowało ich ta Siekiera. Mówią, że dla każdego było to coś nowego, nawet jeżeli chodzi o sam wizerunek. I mówią, że oni, podobnie jak my, byli przekonani do tego, co śpiewają, tylko okazywali to w inny sposób. Dawali tyle, ile fabryka pozwoli, 100% energii, chłopaki stali, skakali, a wartości były w tekstach. No właśnie, i na tym polega punk rock. Oprócz tego jeszcze wspominają, że było piwo, wesołe imprezy i łamanie zakazów, bo tam wszyscy łamali zakazy. No na pierwszym festiwalu w tym roku 84 było wszystko jeszcze bardzo kontrolowane i delikatne, ale mówi, że na następnych jak już grali, to już praktycznie pamięta tylko wyrywkowe szczegóły. Bardzo ciekawe szczegóły, też sobie będziemy o nich mówić za chwilkę. No ale wróćmy do tego tematu punk i heavy metal.
wtedy trochę się nawzajem zwalczały, krzywo na siebie patrzyły, zresztą chyba podobnie jest i dzisiaj. I właśnie, wspomnieli o siekierze, że nie było jakiejś animozji między tak różnymi kapelami, które wspólnie grywały i mieszkały, bo chłopaki z siekiery, chłopaki z katania wchodziły sobie w drogę, nie mieli żadnych tam problemów i konfliktów. Mówi, że zazwyczaj się szanowali, oni robili swoje, my swoje i każdy chciał robić to jak najlepiej. Jeżeli facet robi sobie irokeza, czuba i pielęgnuje go, to chyba chce zrobić coś konkretnego. My też hodowaliśmy swoje włosy latami, więc jesteśmy w pewnym sensie podobni. Zostaje kwestia ideologii, ale subkultury są różne, ale nie muszą się zwalczać, mogą egzystować obok siebie. Dobrze to ujął, egzystencja obok siebie. Zresztą wtedy tak najbardziej interesowało ich wziąć udział w tym koncercie, a nie kwestie związane z różnymi bitwami i kto komu da w ryja. Tego rodzaju rzeczy zazwyczaj istnieją, ale tylko w tym elemencie jakimś mniejszym, jak przychodzi ktoś, tam wiadomo, że wśród tłumu zawsze się ktoś taki znajdzie, no ale później to się w latach 90. zmieniło, że takie osoby to się przeniosły na stadion i tam przycinały burdy. Podejrzewam, że tak jest dzisiaj, tak jest do dzisiaj właśnie. No ale zagrali ten koncert w roku 84. Oczywiście show, menadżerowie natychmiast się z nimi kontaktowali, no show business. Nawet Walter Chełstowski przyjeżdżał do nich na próby, przyjeżdżał, mówił co mają robić z utworami, na przykład wypieprzył wszystkie długie solówki, które grali i mówi, że to wtedy trzeba tak skrócić i tak, wskazał, że tu jest nudno, tutaj powinno być skrócone, na końcu podwyższyć tonację i do dzieła. I tak właśnie zrobili, wtedy nagrali Ostatni Tabor, taki utwór, który poszedł nawet do radia, więc no naprawdę stali się rozpoznawalnym zespołem. Od tego momentu wszystko się zaczęło, od tego momentu tak naprawdę zaczęło się niezłe gwiazdożenie kata. Walter też, co ciekawe, doradzał im nawet w sprawie stylu. Chciał, żeby skierowali się w stronę nowoczesnego heavy metalu pomieszanego z punk rockiem. Wtedy powstały niektóre też utwory z płyty 666, czyli Metal and Hell. I mówią, że Walter Chełstowski był taką osobą, który zdjął taki kaganiec, bo byli zamknięci w kręgu muzyki, takiej bardzo metalowej, przy której wychowywali się, no on to wszystko porozrywał i stwierdził, że to wszystko było już nagrane i muszą zrobić coś nowego. Nawet jeżeli to jeszcze nie leży w ich umysłach, to mają tak zrobić. I w sumie wyszło takie dość ciekawe połączenie. Przenieśmy się na chwilę jeszcze właśnie w rok 94, Jarocin, duża scena. To jest moment, w którym daję sobie spokój. Właśnie. To gwiazdożenie zawsze mnie trochę wkurzało momentami. Aczkolwiek wśród swoich znajomych mam bardzo mało znajomych metali. A zwłaszcza szlachetnych, to już bardzo mało. A generalnie
Moje nastawienie, to już chyba kiedyś o tym mówiłem, nawet chyba niedawno, ale moje nastawienie zmieniłem podczas pewnego koncertu wiele lat temu, kiedy powstała taka sytuacja, że w pogo mieszanym, prawda, bo była to impreza otwarta, więc każdy mógł przyjść w Kielcach i po prostu pojawiło się czy to też kilku też skinów, czy też dresów, którzy zaczęli tam stać niby z boku, ale kopać i tak dalej. I mnie to bardzo wkurzyło i byłem przekonany, że tam wiadomo, no to skoro jest nas tyle, to potrafimy sobie się z nimi uporać, więc no przyznam, że zacząłem. Zacząłem do chyba dwóch nawet, czy tam jednego, ale później się zrobiło dwóch, a później się nawet nie zorientowałem, jak było więcej. Ale i tak to było nie fair zagrania oczywiście z ich strony, bo jak ja chciałem się tutaj z jednym z nich zająć delikatnie i ja to zacząłem, to nawet nie wiedziałem, że z tyłu jest jego kolega, który po prostu no nie fair zagrał, bardzo nie fair, że tak powiem. W każdym razie, no wtedy jak ja akurat zacząłem mieć duże problemy i ja obrywałem, no to dookoła mnie metale właśnie, bo jakoś tak się tam przesunęliśmy w te rejony, no to w ogóle nikt nie zareagował, chociaż oni też pewnie dostawali po tyłkach od nich. Nie, nikt się nie ruszy, było ich tam może nie z 15 tych metali, nikt, każdy się tylko patrzył i to mnie tak wkurzyło, że miałem ochotę się za chwilę rzucić na nich i ich okładać. Na szczęście jakaś tam grupa punków gdzieś dalej, która była, więc musiało to troszeczkę tam, musiałem trochę poczekać na wsparcie. No na szczęście przybiegli i było okej, ale gdyby nie oni, no to Janek Wiśniewski padł. Tak by to się skończyło prawdopodobnie i by mnie ponieśli. Tak więc bardzo się wtedy zraziłem i byłem bardzo antymetalowo nastawiony. Straszliwie wręcz. Z czasem takiego sąsiada, który mieszka niedaleko mnie, okazuje się też metal, poznałem. No jakoś tam zaakceptowałem, bo przynajmniej mogłem sobie pogrywać na gitarach. To było trochę takie chamskie, że przychodziłem sobie u niego, żeby sobie pograć. Ale się okazał nawet w porządku gościu, więc nie było tak źle. Ale do tej pory tak... No jakoś to się nie rozwija w tą stronę za bardzo. Nie wiem czemu. No nic. W każdym razie wróćmy do Kata. Tak średnio to tutaj bywa. Adaś napisał, że prawie jak punk rock. No prawie, ale jednak to jest metalowe zło. Panel pozdrowień Krala napisała, że Kat to dziwaki. No ja się zgadzam z tym zupełnie, że Kostrzewski to jest w ogóle jakiś gość dziwny. Nie wiem, czy wiecie, jak nagrywali te ballady Kata. To sławne bardzo, no to on się chyba zamknął w jakiejś tam krypcie czy coś takiego i spędził tam bardzo długi czas, dopóki nie skończył całej muzyki chyba, a w każdym razie wszystkich utworów, które tam napisał, właśnie tam stworzył, zamknięty sam. No cóż, no klimatycznie na pewno miał. No ale jeszcze Krala tu kontynuuje, że nie, żebym coś do tego miała, ale jak ktoś lubi wyśpiewywać o wielkim prąciu na dwa, na mecz, to jest dość specyficzny. Powiem ci, że nie znam tego. W sensie, nie znam tego utworu. Chociaż w sumie pewnie nieważne. Ilenek napisał, że 1984 rok miał miejsce najlepszy koncert w historii polskiego punka. Ciekawe, czy młodzież wie, o kim mowa. Myślę, Lenek, że wie, bo chyba nieraz tutaj na audycji się pojawiało, co tam się wtedy działo. A działo się w sumie sporo. Wiele też kapel punkowych było. Jadaś napisał, że Kat to są synowie szatana. No chcieliby pewnie, albo i nie. No nic, wróćmy do ich opowieści. Wiadomo, zaczęło się wielkie gwiazdorzenie. Zaczęło się naprawdę wielkie gwiazdorzenie, ale zanim to się zaczęło, to w roku kolejnym, w 85, nie mieli lekko, bo tak samo jak punkowe zespoły były rozwalane przez władzę, czyli pobór do armii, tak samo nawet metalowych kapel to nie omijało. I w roku 85, co prawda, pojechali jako laureaci i zagrali koncert, podobno bardzo dobry, ale właśnie tu gitarzysta nie był na tym koncercie, bo był wtedy w wojsku. Armia go powołała, był bardzo oczywiście wściekły, no bo Kat jako laureat Jarocina gra koncert, a on siedzi w jednostce w Opolu. Jak mówi, jedyny koncert w jarocińskiej karierze, na którym nie grał, bo był właśnie w wojsku 21 dni, bo stwierdzili jednak, że chyba nie powinien tam być. Tak więc przywieźli go nawet z jednostki do domu i na Jarocin nie zdążył. Następnie zagrali tam w roku 86. Ale już wtedy byli bardzo zawodowym
zespołem w roku 86, takim naprawdę na miarę polskiego zawodostwa. Podróżowali, wyobraźcie sobie, samochodem marki Volkswagen albo nawet Mercedes, taki bus przystosowany do tras koncertowych i na dodatek z napisem KAT, i to był już taki prywatny samochód w sumie, co prawda, nie, to nie był prywatny samochód, ale no i tak go upiększali, były jakieś tam malowidła na drzwiach, jak płyta, i że to się otwierało, taki bajer. To jeszcze nie koniec różnych takich fajerwerków, że tak powiem, bo te koncerty były właśnie takie, jakby powiem, ustawiane, co kto ma grać, co gdzie ma być i tak dalej, no, gwiazdorstwo pełną gębą. Na dodatek w roku 86 do Jarocina przyjechali z baletem dziewcząt z Chorzowskiego Teatru. Kat miał wtedy choreografię, która była przedstawiona wtedy. Grali koncert i właśnie mieli ten zestaw dziewcząt, które tańczyły taniec czarownic, poprzebierane oczywiście, i wszystkie tam w finale wynoszą wokalistę na scenę. Tak więc dodatkowo wszyscy, oczywiście już nie było tam spania na materacach w szkole, było zakwaterowanie poza Jarocinem, w hotelach, gdzie no były ten zespół, 4 osoby, kierowca, menadżer i tych 8 dziewczyn, tak więc podejrzewam, że było ciekawie. No cóż, gwiazdorstwo, tak? Ale jeszcze parę rzeczy fajnych było tutaj, gdzieś zgubiłem wątek. No właśnie, były to wizualizacje ich koncertów, czyli jednym słowem teatr. To nawet do tej pory stosują metalowe zespoły. Więc to wszystko było takie trochę ustawiane przez technicznych, przez zespół, przez menadżerów. Tak więc tak wyglądało dość poważnie, tak? Europa wita. No ale w 86 roku w Jarocinie jeszcze się stało coś ciekawego, nie związanego za bardzo z Katem, ale co im trochę też popsuło pewną renomę. Mianowicie zespół Test Fobii i Kreon, wokalista, rozwalił wtedy na scenie krzyż. A na cmentarzu też w tym roku była odprawiona msza satanistyczna, tak więc to wszystko odbiło się, o dziwo, głównie na zespole Kat, który był bardzo wtedy popularny we wszelkiego rodzaju mediach, głównie za sprawą tych nawiązań do właśnie satanizmu. Natomiast, no wiadomo, zawsze znajdzie się ktoś, kto chce być tym pierwszym, lepszym, i właśnie wokalista zespołu Test Fobii, Kreon, postanowił być lepszy od wokalisty Kata, więc wyszedł na scenę, spalił i rozwalił krzyż. I reakcja oczywiście całkowicie negatywna, przypomnijmy, to był rok 86. Ludzie też no, nie znali tego zespołu, tylko głównie Kat, szczególnie dziennikarze, więc opisali, że w trakcie zespołu Kata, a czemu nie, odbywała się msza, spalili i zbezcześcili krzyż, zabili też nawet dziewczynkę pod sceną, były takie artykuły. Tak więc podobno ktoś tam kogoś nawet rzucił czaszką, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wiadomo, gazety lubią się rozpisywać na różne niestworzone rzeczy i tak też się wtedy działo. Tak więc takie głupoty snuły się przez wiele następnych lat za zespołem Kat, które to trudno komentować, bo wiadomo, że tak nie było. Chociaż na pewno im też trochę rozgłosu to dało. W Jarocinie nawet były robione specjalne konferencje prasowe, gdzie no właśnie dziennikarze dopytywali się, kto kogo zjadł, dlaczego, ile krwi się przy tym wypiło. No cóż, taka zabawa, można powiedzieć. Tak właśnie jeszcze coś chciałem tu poruszyć. Aha, też w 86 roku w Jarocinie, dość aktywny to był rok, przyjechali Anglicy. Przyjechali Anglicy robić film o nas, generalnie, o festiwalu w Jarocinie, który nazywał się My Blood, Your Blood. I uczestniczyli też Kat w tym filmie, był wywiad z wokalistą, taka inscenizacja, poproszono ich, usiedli na trawie, no wiadomo, pytania, no ale też dodatkowo jeszcze po drugiej stronie był ksiądz i wywiązała się właśnie między nimi dyskusja, też to wszystko było nagrywane, taka krótka rozmowa, żeby poznać zdania z jednej i z drugiej strony, tak więc same kontrowersje. Jeszcze został też nagrany fragment koncertu, zarejestrowano oczywiście, zespół o tym nie wiedział, że BBC zarejestrował fragment tego kościoła. No i właśnie, to wszystko też na pewno spowodowało, no byli kontrowersyjni dla kościoła, ale też na pewno to wszystko spowodowało to, że no UB czy milicja się za nimi łuczyli. To nie było reguły. Byli co prawda nieszkodliwymi osobami, chociaż wokalista Kata, nie wiem czy wiecie, był jednym z organizatorów strajku na jednej z kopalni. Był nawet interwenowany, więc z takiej racji ktoś tam z SB czy z innych służb mógł się za nimi snudzić i tam filmować. Dobra, jeszcze trochę zło pociągniemy. Dajcie mi chwilę.
jest ciemno. Dobra. Znalazłem jeszcze parę fajnych wspomnień od nich, generalnie. Śmieszna sytuacja. Bo mówią, że pamiętają z Jarocina, dalej rok 86 oczywiście, głównie zespoły, które były no ich gatunku też, czy też IC Drinkers, czy TSA. I każda kapela miała swoją publikę tak naprawdę. Tak samo każda punkowa kapela miała swoich tam no, fanów, tak jak chyba zespoły piłkarskie, tak to wtedy bywało. W każdym razie, mówią, że była taka sytuacja, już nie pamiętają nazwy zespołu, ale to był no, metalowy zespół, bardzo specyficznie ubrany w skóry i długie ćwieki, takie 15-centymetrowe gwoździe ponabijane na rękawach i tak właśnie wyszli na scenę. No, a w tym czasie ktoś z ludzi zobaczył jednego z muzyków kata i nagle wszyscy zaczęli krzyczeć kat, kat, kat. No a tamci wiadomo, grają, mają swój występ. I najbardziej w tym wszystkim jest zabawne to, jak w ich kierunku tego zespołu, no bo wiadomo, publika jak coś się nie podoba, to rzuca różne rzeczy, prawda, w stronę zespołu. I w ich kierunku poleciały różne przedmioty, butelki plastikowe, tam jabłka i gitarzyście te jabłka i butelki, no głównie te jabłka, nabijały się na te ćwieki jak grał. I to bardzo wyglądało komicznie zapewne. No cóż, no... Później mógł sobie zrobić jakieś grillowane jabłuszko. No ale no dobra, przyznajmy się, że wiele metalowych kapel się tak właśnie przebiera. Nawet Kat przecież wtedy się specjalnie przebierał, jakieś wyszukane stroje. Jako jeden z pierwszych zespołów występowali też właśnie Kat, używając tych metalowych gadżetów, czyli pieszczochy, naćwiekowane pasy, do tego długie włosy, które potem właśnie gitarzyście ścieli w wojsku, więc rok tak, to był rok 85. A, jeszcze w 85 roku wokalista, na przykład była taka akcja, którą odstawiali na scenie. Wokalista Kata przed koncertem był zamykany w dużej skrzyni, która leżała sobie w trakcie rozkładania sprzętu przed mikrofonem w centralnym punkcie sceny. No i on tam siedział w tej skrzyni, Bóg wie ile. Później gasną światła, coś się dzieje, jakieś tam intro, ludzie wrzeszczą, zespół wchodzi, zaczyna grać. No i wtedy wokalista Roman ma swoją kwestię, ludzie go nie widzą, a on nagle wyskakuje z tej skrzyni. No i wiadomo, choreograficzne sztuczki. Jednym też jeszcze mieli taką akcję, że jednym z ich technicznych był mocno umięśniony człowiek, bardzo taki konkretnie wyglądający, no i on miał kaptur, w ręku topór, na scenie był pieniek, to jak było to intro, to koncert ma się rozpocząć, on jest z przodu, oświetlenie na niego i wygląda jakby ścinał komuś głowę, taki zakapturzony kat rozpoczyna koncert i takie rzeczy właśnie tam robili w Jarocinie. Oczywiście czarne stroje ze srebrnymi elementami, wszędzie ćwieki metalowe, to się trochę zmieniało razem z obliczem kapeli, ale te elementy w takich kapelach są obecne do dziś, nie tylko u Kata na pewno.
W roku 86 w Jarocinie występowało też Turbo. I Grzegorz Kupczyk, który tam występował, w takim naćwiekowanym stroju też, opowiadał, że sam go robił. Wszystko przebijał, nawlekał, więc wiadomo, że wtedy to były takie czasy, że trzeba było wszystkie te rzeczy robić ręcznie. Więc ci z kata jeździli nawet specjalnie z Katowic do Krakowa, do Szewca, który w obrębie kilkuset kilometrów jako jedyny miał tego rodzaju ćwieki. Więc wydawali sporo kasy na same poszukiwania, żeby sobie zrobić różne akcesoria. Jeździli nawet później po Krakowie, szukali skór, malowali te skóry na czarno, wilbrą, taką farbą do skór. Kupowali wszystko w zakładach szewskich, więc no nie było żadnego tam Castoramy, ani tego rodzaju sklepów. Trzeba było kombinować różnego rodzaju zapięcia, poprzebijać sobie paluchy wiele razy. No ale w końcu była to największa przyjemność, bo jak się miało już taki gadżet, to się było jedynym, który się posiadało własnoręcznie taki stworzony. No teraz to nikogo nie bawi, bo się idzie do sklepu i się kupuje, co się chce, pieszczochy, czy co tam chcecie, prawdopodobnie i tyle. No ale kiedyś była inna bajka, wtedy też zagrać koncert to było przeżycie, które się no niesamowicie pamięta, takie troszkę inne czasy. Później, no zagrali w roku 86, tak wróćmy do po kolei ich występów w Jarocinie. Rok 87 im nie wypalił i dopiero w Jarocinie pojawili się dość późno, bo zagrali w roku 92. Na poprzednich nie byli obecni, mieli inne tam występy, więc grali dopiero w roku 92. No i to był dość ciekawy Jarocin. Zakwaterowano ich oczywiście poza miastem. Wiedzieli już organizatorzy, że Kat jest dość nieobliczalnym zespołem przyjeżdżającym ze Śląska, więc wiadomo, że będą pili alkohol i będą nieźle się bawić. No i teraz właśnie opowiem wam, że co oni tam wyprawiali, jak już byli w tym hotelu poza audycją. Myślę, że to jest dość ciekawa historia. Więc wiadomo, alkohol, tak? Na rok 92. I mówią, że wypili wszystko, co było do wypicia w tym hotelu w ciągu jednego dnia. Później ich kierowca jeździł i kupował następne skrzynki wódki czy kanistry piwa i naprawdę no, pili sporo. Do tego dołączały inne zespoły, inni koledzy, tak więc spotkało się nagle tych zespołów kilka ze Śląska, no i nawet jeszcze do nich Jam dołączył i tak dalej. I ich techniczny, skończyło się na tym, że ich techniczny, jeden no, w tej chwili z najbardziej znanych ludzi w Polsce z tej branży, ale wtedy spał na dachu hotelu właśnie tam. Było tam jeszcze parę innych zespołów, ale bały się wychodzić ze swoich pokoi. Tak więc spędzili tam wszyscy chyba 3 dni w tym hotelu, mieszkając głównie no, w halu, gdzie mogli spokojnie wszyscy ze sobą rozmawiać. Tak więc stworzyli z tego wszystkiego taki jeden wielki pokój, więc pełen rock'n'roll. Przy hotelu był wysoki komin kotłowni i jeden z ich menadżerów, Alfred, był tak wesoły, że w dniu koncertu, kiedy mieli zagrać koncert, on wlazł na ten komin, a później nie chciał zejść. Kierowca ich autobusu, też nawalony strasznie, w międzyczasie stwierdził, że musi koniecznie wymienić opony w autobusie właśnie teraz, 2 godziny przed koncertem. Ich basista, Krzysiek, też się tak nawalił, że mówi, że w ogóle nie pamięta tego dnia. Musieli go reanimować, brać pod prysznicę, cucić na zmianę z drugim gitarzystą. Później dostał jakiegoś ataku, zaczął się wszystkiego bać, chował się za firanami i powiedział, że nigdzie nie idzie. W tym czasie, przypominam, ich menadżer siedzi na wysokości kilkudziesięciu metrów na kominie, a kierowca wymienia opony w autobusie. A oni mają 1,5 godziny do koncertu, a do przejechania jeszcze 20 km do sceny właściwie w Jarocinie. 2 kumpli próbuje ściągnąć menadżera z tego komina. Oczywiście o interwencji policji czy ochrony nie mogło być mowy, bo właściwie nie dało się czegoś takiego zrobić. I jak było 45 minut do koncertu, kierowca wreszcie wymienił opony i podjechał tym autobusem pod ten komin, na którym siedział ten ich menadżer, tak? Alfred, nie, chyba menadżer. Tak, menadżer. Alfred zeskoczył na dach autobusu i stwierdził, że nie jedzie. A że jak jedziemy, to razem i z nim na dachu. Ale że on będzie na dachu. No to pojechali. Więc on siedział, ten menadżer ich na tym dachu. Przez cały czas, nie wiem jak on się trzymał, widocznie mieli jakieś tam zaczepy. W końcu to był minibus. Przez cały czas wrzeszczał Jarocin, no to czadu. Był totalnie nawalony. Zespół troszkę mniej, ale też. No i jechali na poważny koncert, ale adrenalina działała. Wjechali tak na stadion w Jarocinie i pamiętają, że kręciła się wtedy ekipa Teleekspresu jeszcze.
Alfred, ten ich menadżer, stał na samochodzie, a kierowca miał otwarte okno i wrzeszczał do innych: co wam, kur, silników nie macie w tych autach jechać? Tak więc no, podjechali ze scenę, zostało im może jakieś 20 minut, już właściwie mieli zaczynać, już sprzęt był gotowy i nagle ktoś znalazł butelkę. No wiadomo, alkohol. Tam ileś tysięcy ludzi krzyczy, więc wydzieliła się taka adrenalina, mówią, że po prostu ich strasznie to wszystko zestresowało. Zaczęli, zawsze mają zresztą, mówią, tremę przed koncertem, no ale musieli sobie jakoś poradzić, no i wypili te ostatnie pół litra przed samym koncertem. I później zagrali koncert i jak to mówią, był to jeden z najlepszych koncertów, z tego co jest... podobno jest nagrany przez polską telewizję i Dariusz Goczał to produkował. Czyli generalnie wszystko dobrze się skończyło. No jak ktoś gra wiele razy te same utwory, koncerty, to zazwyczaj jest przygotowane od początku do końca, numer za numerem, więc wiedzieli co, gdzie i kiedy mają wpadać na scenę, to już szło, bo mięśnie u ludzi pamiętają co trzeba, wszystko jest dopracowane w warstwie muzycznej jak najlepiej, jednak więc nie ma tutaj jak żadnej improwizacji zazwyczaj, więc tak to się robi. Ale niezłe historie, prawda? Tak więc chłopaki też potrafili dać czadu. Dobra, chwila oddechu dla mnie. Jeszcze jedno podejście chyba zrobimy do tego... Oj, do tego kata. Zerknę. Ale to już będzie ostatnie podejście, takie krótkie, bo czas nas goni, więc musimy punk rocka trochę tutaj poruszyć. Więc jeszcze tutaj musimy sobie opowiedzieć o wspomnieniach Dariusza Duszy, gitarzysty zespołu Śmierć Kliniczna. Ale jeszcze chwilkę was pokatuję. Dwa... Łza dla cieniów minionych. Sarkofago noc, czarna suknia, rozrzucam korale wspomnień. Wtulona w głos w płaszcz, wolna od mostu. Teraz okryta snem. Dzień metwer usta, a jeszcze niedawno ogień skrzył. Pamiętam rozkoszny wiatr, nasz pęknący sztorm. Daję ci moją burzę. Tak się zastanawiam głośno przed chwilą, że w sumie metalowe kapele właśnie z takimi wokalami, czy też ostrzejszymi, to świetna sprawa na reklamowanie tabletek przeciwko bólu gardła. Ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze tego ktoś nie dostrzegł. Na przykład, nie wiem, ktoś, kto robi reklamy. Zatrudnić taką kapelę, żeby zagrali parę sekund, prawda? A potem nagle, nie wiem, taka scenka, że o,
nie mogę kontynuować koncertu, co się stało, gardło mnie boli, weź coś tam, o, wspaniale. Da. Tak więc myślę, że to by było dość ciekawe. No właśnie, nie wiem czemu, to by było niezłe. Okej, wróćmy jeszcze do tego kata, bo jeszcze, no to już wiecie, że niezłe pijoki z nich były, a w ogóle to zerknę na panel pozdrowień. Krala się tutaj bulwersuje a propos Drinkers, że to inna bajka jest. No jest, faktycznie, ale to były słowa tego gościa, gitarzysty od Kata, więc no, nie, proszę tutaj nie stwierdzać, że to ja tu taką pomyłkę robię. I Krala jeszcze napisała, bo czarna, mroczna, jedyna prawdziwa szatańska siła nie sprzeda się dla byle prochów. No właśnie. Znaczy, podejrzewam, że bardziej to jest tak, że tych... Też się dziwię. Te firmy farmaceutyczne może nie stać ich nawet, żeby taką reklamę zrealizować. Lenek jeszcze napisał, znałem satanistów jednego, przyjęliśmy do namiotu w Jarocinie i pamiętam, coś się wydarzyło, a on do nas, o matko boska. Okej. Okay. Dobra, wróćmy jeszcze do Kata. Jeszcze były jaja, jak wracali z tego Jarocina, generalnie już zagrali ten występ, wracali. No i następnego dnia po koncercie, jak jeszcze nawet nie zdążyli wytrzeźwieć, przyjechali na stadion po sprzęt. Było już po festiwalu, więc wszyscy byli też dość zmęczeni, no ale stwierdzili sobie, gitarzysta sobie stwierdził, że teraz sobie pojeździ tym autobusem po prostu tam na tym stadionie. Prawo jazdy ma, ale nie jeździ, więc tak jakby nie miał. No i jeździł po tym stadionie, wszyscy uciekali, nawet wzięli jeszcze parę innych zespół na pakę, zebrała się ekipa w sumie ponad 20 ludzi w tym busie, kupili dodatkowo baterie alkoholu, żeby im się nie nudziło i pojechali. Pojechali później gdzie indziej, gdzieś tam na kąpieliska, uzdrowiska i wracali do Katowic 3 dni. Właściwie nie wiedzieli, gdzie jadą. Niby do domu, ale okazuje się, że okrążyli nawet cały kraj. Wyjechali tylko trochę za Jarocin, a ich kierowca potem mówi, że jego wujek ma gdzieś ośrodek wypoczynkowy. No to pojechali. O 2 czy 3 w nocy tam byli. On otworzył bramę, wjechali nad jezioro i zaczęli się kąpać przy światłach samochodu. I tak generalnie wyglądała ich podróż, czyli... balowanie, drinkowanie, ośrodki i kąpiele, więc no bardzo wesoło. Dodatkowo ludzie bali się bardzo ich, chociaż byli przecież wiadomo, nieagresywni. No ale pamiętają też, że w jednym z ośrodków utopili kajak, w innym był mały wypadek, dzięki no, jak tutaj sam gitarzysta Kata pisze, dzięki Bogu, skończył się tak, jak się skończył. Skoczyłem w nocy na głowę do jeziora pod wodę, ręce wzdłuż ciała i walnąłem główką o dno. Ledwo wypłynąłem. Od tego momentu mam uraz kręgosłupa. O tym się słyszy każdego lata. Niestety nie należy robić z siebie takiego debila. Dobrze, że żyję. Jak zwykle. Pijany facet ma szczęście. Na trzeźwo bym chyba nie przeżył. Tak więc no. No tak bywa. I jeszcze tu wspomnę, że Kat wystąpił po raz ostatni w Jarocinie w 94 roku. To musi być chyba... Właśnie. To był chyba 94 rok, kiedy wystąpili po raz ostatni, bo przecież te nagrania wam z tego okresu prezentuję. A tutaj jakiś błąd chyba jest. Błąd w druku! Błąd w druku. Piszą, że 92. Nie zgadzam się z tym zupełnie. Dobra, to co? Zakończymy już to mroczne zło. Za chwilkę Dariusz Dusza. Śmierć kliniczna i niesamowite pogo punkowe. Jeszcze mamy trochę czasu, przedłużymy troszeczkę, a tymczasem jeszcze zło. No dobra, śmierć kliniczna, za chwilkę wspomnienia i od razu mówię, że troszeczkę nasza piosenka na życzenie będzie miała 10-minutowy poślizg. Myślę, że dacie radę. Śmierć kliniczna.
Śmierć kliniczna, która no bardzo wychodzi poza schemat. Hamulec też napisał, że świetna kapela. Marek D.O.A. napisał, że nie przesadzajmy z tą krytyką wokalu metalowców. Wiele kapel HC Punk już w latach 80. grało dość ekstremalną muzykę z bardzo ostrymi wokalami. Zgadza się. I też wiele kapel łączyło te style, no bądźmy szczerzy, metalowo-punkowe. I z tego wychodziły różne dobre też projekty. Więc spokojnie. Ale dobra, Śmierć Kliniczna. Śmierć Kliniczna, tutaj parę wspomnień wam przedstawię. Dariusza Duszy, gitarzysty zespołu Śmierć Kliniczna, ale też gitarzysty Absurdu, czy też Shakin Dudi. No trafili jako Śmierć Kliniczna, trafili w roku 82 do Jarocina. Co ciekawe, na początku grupa nazywała się Uśmiech Modliszki, ale gdy dołączył do nich Mercik, ich właśnie wokalista, zmienili nazwę na Śmierć Kliniczna. Zadebiutowali kiepskim koncertem w maju, jeszcze pod pierwszą nazwą na lokalnej imprezie w Gliwicach, a później przygotowywali demówki w piwnicy i wysłali do Brodnicy i do Jarocina. Ranga festiwalu brodnickiego była o wiele mniejsza, dlatego no w sumie bardziej liczyli na to, że dostaną się właśnie do Brodnicy. Niestety ich tam odrzucono, ale nieoczekiwanie zaproszono ich do Jarocina. Jechali oczywiście jak wszyscy, jak wszystkie zespoły, pociągiem z bębnami w ogromnej drewnianej skrzyni. W skrzyni obok wieźli wódkę. Podróżowali niestety razem z kibicami Wisły Kraków i na każdej stacji zatrzymywała pociąg policja, bo ci gonili się z brzytwami, podpalali nawzajem i tak dalej. Tak więc no ciekawie mieli. No ale jaka była atmosfera festiwalu wtedy w roku 82? Przez pierwsze dwa dni chłopaki ze Śmierci Klinicznej imprezowali z zespołem Detonator z Łodzi. Pamiętają też ogromną tremę na pierwszej próbie w amfiteatrze przed widownią liczącą około 1000 osób. Później Walter Chełstowski zaproponował im dodatkowe próby w MDK-u. Pamiętają też, że pojawił się reżyser Paweł Karpiński, który kręcił film dokumentalny o Jarocinie. I ich zespół właśnie zaintrygował go na tyle, że zaczął też kręcić film dokumentalny zatytułowany Śmierć Kliniczna, którego dalsza część była później realizowana w Gliwicach. Atmosfera w Jarocinie w roku 82 była oczywiście doskonała. Dziewczyny podobno chodziły z ogromnymi workami grasu, rozdające wszystkim za darmo. Więc wszyscy palili, było wesoło, był też autowidol w ograniczonych dawkach. No proszę, tu już się pojawiają nazwy używek alternatywnych, tak więc spoko, bo niedługo będziemy mogli sobie o nich może kontynuować naszą rozmowę. Autowidol to mój idol, tak? W każdym razie, jak się udał pierwszy ich występ w Jarocinie? Więc tak, gitarzysta Dariusz Dusza wystąpił w swoich słynnych różowych galotkach, basista Czyczko w spodniach z czerwoną plamą symulującą działanie granatu przeciwpancernego, no i oczywiście wszyscy w czarnych skórach. Nazwa Śmierć Kliniczna sugerowała, że grają ostrą, punkową, czadową i szybką muzykę. Tymczasem no, on grał wtedy na gitarze z czystym fenderowskim brzmieniem, w większości bez w ogóle przesteru. I po kolejnych numerach nie było ani gwizdów, ani braw. Publiczność była cały czas skoncentrowana i skupiona. Tak to właśnie wspominają. W roku 83, czyli w roku następnym, pojechali już do Jarocina na innych zasadach. Oprócz nich gwiazdami były zespoły takie jak Deserter, czy też Kontrola W. Po pierwsze, rok 83 już się trochę ten Jarocin różnił od poprzedniego, bo już nie był w amfiteatrze, który mieścił około 5000 osób, tylko odbywał się na stadionie z kilkunastotysięczną widownią i o wiele większa była scena, więcej aparatury, więc to spokojne wielkopolskie miasteczko zmieniło się w swoistą enklawę muzyki. Wspomina Dariusz, że w kolejce do fryzjera stały same Irokezy, na ulicach pełno ludzi, którzy siedzieli i zbierali na mleko czy na bułki i mówi, że było wtedy spokojnie, niewiele milicji. Dopiero rok później atmosfera stała się nerwowa, bo Walter mówił, że w pobliżu Jarocina były zgromadzone jednostki, które miały rozgromić festiwal. Mieszkali w hotelu miejskim w Jarocinie, który ktoś zdemolował, chciano ich obciążyć kosztami, ale udało im się z tego wybronić. Też jeden z nich, Mercedes, chyba pozakręcał krany, bo nie było ciepłej wody.
uprawiał też swoisty jogging, który polegał na uciekaniu przed bramkarzami. I zawsze podczas koncertów heavy metalowych czy hardkorowych chłopcy całą punkową załogą robili najazd kawalerii, czyli ustawiali się w taki czworobok i wpadali. Dochodziło do szarpaniny z publiką metalową, no i właśnie wtedy, w roku 83 w Jarocinie, pojawiła się słynna barierka oddzielająca punków od reszty publiki. A punków wtedy było najwięcej, bo to był szczyt popularności właśnie naszej muzyki, punkowej muzyki. A jak było rok później? Mieszane uczucia. Z jednej strony był to najlepszy z koncertów, jakie Dusza Mówi grał, a z drugiej strony jeden z najgorszych, bo występował z dwoma zespołami. Ten najlepszy występ to był koncert Shakin' Doody, ten jeden z najgorszych to był pożegnalny koncert ze Śmiercią Kliniczną, więc ich drogi rozeszły się definitywnie. Ten występ z Szafirem na wokalu nie był fajny, podobno już się nie kleiło, grali do przesady wydłużone improwizacje, a publika wtedy się nudziła. Po tym festiwalu przez rok zagrali tylko jeden koncert i Śmierć Kliniczna się rozpadła. Ale za to tutaj Dusza grał z Shakin' Doody. Ja mam nadzieję, że coś tak wymawia. Jak nie, no to nieźle teraz sobie robię obciachu, ale trudno, przyzwyczajam się. Ale mówisz, że podczas tego właśnie ich występu w Jarocinie było niesamowite pogo. Nawet o wiele większe od tych, które miały miejsce na najlepszych kapelach punkowych. Podniósł się straszny kurz i Dudek nawet skądś wziął hydrant, puścił w publikę te kilka atmosfer, a później sam tam skoczył. Hardkorowcy. Wtedy też większość rockowych kapel stała na scenie jak murowana, z kamiennymi minami. Zero życia, zero show, z wyjątkiem TSA. No a oni postawili na żywioł. Nic nie było nigdy inscenizowane. Dudek potrafił na przykład znienacka podczas koncertu wskoczyć gitarzyście czy też wokaliście na plecy, a czasem w trakcie piosenki po prostu odsuwali fragment perkusji bębniarzowi, więc nigdy na ich koncertach nie było wiadomo, co się zdarzy. Był pełen spontan. Sami też chcieli się pobawić i to nakręcało publiczność. W ankietach non-stopu i innych muzycznych pism właśnie ten Shakin' Doody zostało uznane za najlepszy polski zespół koncertowy. On grał opuszczając też co drugi dźwięk, bo jak się biega, mówi, po scenie, to ciężko trafić w struny, więc czasami tak bywało. No i w 1984 roku był to już olbrzymi festiwal, nagłośniony w mediach. Zrobiła się też moda na Jarocin, było dużo różnej muzyki, sporo niedobrej, byle jakich kapel, więc ta forma zaczynała już przerastać treść. Powolny upadek już się rozpoczynał, choć później jeszcze były słynne festiwale. 85 rok jeszcze zagrali koncert, gdzie była bójka o mikrofony, była bójka z obsługą i z bramkarzami. Później grał on z Absurdem, Walter jakoś tam ich wpuścił. Później 86 lub 87 rok Dusza się tam pojawia. No ale to już są inne historie, moi drodzy. Dobra, myślę, że już będziemy powoli kończyć te nasze wspomnienia. Jeszcze zerkam, co to Mecio napisał, że teraz jest gitarzystą w redakcji. Też świetny band. Dobra. Rotan 85 pisze: Brodnica, czy ja dobrze usłyszałem? Kiedyś tam się działo. Chyba dobrze usłyszałeś i na pewno się działo wiele. Moi drodzy, jeszcze w takim razie poleci troszkę Śmierci Klinicznej, parę minut. I chyba tyle naszych wspomnień jarocińskich. Tak jakoś szybko zleciało. Mam nadzieję, że wam się podobały. Oczywiście temat będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Tym razem będą wywiady. Też lata 80, też Jarocin, też różne zespoły. Perkusista zespołu Latająca Maszyna do Szycia. Niezbyt punkowy, ale też ma parę fajnych tekstów. Później będzie Jacek Jędrzejczak, basista zespołu Wrokosz czy też Big Cyc. To też będzie śmiesznie. No i zobaczymy dalej, kto tam jeszcze się nawinie, ale to już w przyszłym tygodniu. A teraz, moi drodzy, tak jak mówię, Śmierć Kliniczna jeszcze przez parę minut dla was ode mnie, a ja już zapraszam was na panel pozdrowień, bo od teraz do godziny 20, godzina dla was, czyli piosenka na życzenie. Piszcie, co chcecie usłyszeć w miarę możliwości. Oczywiście będę to spełniał w takiej kolejności, w jakiej to się pojawia na panelu pozdrowień. www.radiounderground.org. Słuchacie audycji Punkowe Przedszkole. Adam z tej strony, a tu Śmierć Kliniczna teraz. Zabrać, klęba ciągle brak, kryzysowy wrog.
śmiercią i marudzi, że wersja reggae chyba fajniejsza od tego kawałka, co teraz leci, właśnie Olej To. Ha, myślę, że tu więcej punka jest. Dobrze, moi drodzy, i zaczynamy naszą piosenkę na życzenie. Ja jeszcze tylko zapomniałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu muzycznie będzie przedstawiony też fragment koncertu z Jarocina z roku 1988 zespołu Kompania Karna, więc też warto zajrzeć. Dobra, panel pozdrowień. Widzę, że tutaj wasze prośby od Roten85, Lenek, Karol, Kasia, więc spokojnie, postaram się je teraz spełnić dla was. Roten85 proponuje Liberum Veto, wciąż idziemy, a jak da radę, to jeszcze Defloracja, Atak Śmiechu. No nie wiem, czy da radę, zobaczymy, bo naprawdę w tamtym tygodniu mnóstwo próśb było, więc podejrzewam, że w tym tygodniu może być podobnie. No to gramy, Liberum Veto, wciąż idziemy, a w międzyczasie to co, kontynuujemy ten temat o dziwnych używkach jak autowidol. Ostatnio ktoś coś mówił o... to był w końcu chyba żel do włosów, tak? Ale to chyba się tego nie wąchało, nie wiem. Dziobę,